Sejneńska Akademia Artystyczna, nasz uniwersytet, który powołaliśmy w kwietniu ubiegłego roku i do którego zaprosiliśmy troszkę starszych mieszkańców Sejn, ale nie tylko, bo i Puńska, i regionu. To jest właściwie takie nasze miejsce jakby nowej aktywności dla seniorów. To jest grupa skupiona wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która ma swój program od wielu, wielu już lat. W związku z tym też ten rodzaj zajęć, który proponowaliśmy, to były zajęcia, które miały swoich odbiorców dobrze do tego już przygotowanych. Więc ta nasza Akademia Sejneńska, Sejneńska Akademia Artystyczna, to akademia z 5 katedrami. To jest katedra muzyki klasycznej, którą prowadzi Stanisław Czyżewski. To jest katedra opowieści o sąsiadach, którą mam przyjemność akurat ja się opiekować. To jest katedra książki artystycznej, prowadzona przez Małgosię Czyżewską. Pracownia katedra sztuki, prowadzona przez Wiesia Szumińskiego. I pracownia filmu, fotografii, którą prowadzi Piotr Myszczyński. I co jest w ogóle istotą tej naszej akademii? To jest właściwie to, że próbujemy opowiedzieć historię Sejn w bardzo różny sposób, po to, żeby potem ruszyć w świat i skonfrontować tą naszą wiedzę tutaj z tego naszego małego centrum świata z tym większym centrum świata. Celem tych naszych spotkań i tego całego dwuletniego programu jest stworzenie przez każdego z uczestników swojej książki. I żeby się do tego przygotować, to zaczęliśmy od poznawania książki jako bardzo istotnego elementu w kulturze. Sięgaliśmy do tradycji europejskich, śródziemnomorskich, chrześcijańskich, bo interesowała nas księga w różnych kulturach i w różnych obszarach kulturowych. Do tego pojawiły się warsztaty, to znaczy spotkania z ludźmi, z twórcami, którzy na różny sposób związani są ze sztuką książki. To znaczy spotkanie na przykład z Moniką Krajewską, artystką wycinanki żydowskiej, której zainteresowania skupiają się wokół dawnych ksiąg średniowiecznych, bardzo bogato zdobionych, i ona specjalizuje się w ornamentach, a w szczególności bardzo charakterystycznej dla tradycji żydowskiej wycinanki. I oprócz takiego wprowadzenia w historię, mieliśmy też okazję praktykować, to znaczy posługiwaliśmy się techniką wycinanki, no i powstały podczas warsztatów takie próby każdego z uczestników, takie już praktyczne. No, wystarczy nam tutaj, ale jeszcze musimy do tamtej kadzi. No, ruch delikatny, odcieka woda. Już powstał papier. Teraz trzeba podnieść to do góry. Jest jeszcze kolejny wątek tej naszej pracy. To znaczy taka próba wyobrażenia sobie, jak ta książka mogłaby wyglądać i czy jest możliwe, żebyśmy oprócz tego, że ta książka powstanie dzięki zebranym materiałom, żeby też ją zaprojektować. To znaczy, żeby ona nabrała takiego kształtu,
artystycznego, jak i jej nadamy. Dlatego pojawiły się warsztaty projektowania formatów książek i tworzenia ręcznie książek, klejenia, projektowania, oprawiania. To był rodzaj takiego warsztatu introligatorskiego, który no też jest takim procesem ośmielania, że jednak to wszystko naszymi siłami możemy zrobić. Temu samemu służył też warsztat kaligrafii. Spokojnie, taki nie kreska prosta, tylko taki jakby kieł tygrysa. Pracujemy też, i jest to praca już indywidualna, nad tworzeniem pierwszych projektów, jak tę książkę skonstruować. Są pomysły, że może to powinna być taka książka adresowana dla naszych dzieci czy dla naszych wnuków, ponieważ no, jesteśmy w takim wieku, że zaczynamy myśleć, co po tej historii naszej rodziny może pozostać i jaką może przybrać formę. Myślę, że po tym roku pracy nie ma wątpliwości, że każdy z uczestników chce podjąć to wyzwanie, że nie ma tej niepewności czy obawy, czy ja dam radę, czy to jest coś, co ja mogę zrobić, bo ten program, który zakładał jednocześnie warsztaty, to znaczy wszelkiego rodzaju te próby tych działań artystycznych, w dużej mierze dały odpowiedź na pytanie, że tak, możemy, chcemy i że to nas bardzo interesuje. Prowadzę w ramach Sejneńskiej Akademii Artystycznej pracownię muzyczną i mamy spotkania praktycznie prawie co tydzień, gdzie rozmawiamy sobie o muzyce w bardzo szerokim kontekście. Głównie jest to muzyka klasyczna, aczkolwiek też wychodzimy poza ten schemat, poza te ramy. I tematem przewodnim była opera i ten cały rok zwieńczyliśmy naszym takim ważnym wyjazdem właśnie do Warszawy, do Teatru Wielkiego na Madame Butterfly Pucciniego, więc to były takie ważne przygotowania właśnie do tego wydarzenia. Gości i część z nich, duża część z nich, byli to ludzie związani tutaj z naszym regionem. Mieliśmy spotkanie z orkiestrą klezmerską, z Wojciechem Szerderem, Michałem Moniuszko, którzy tworzą orkiestrę klezmerską Teatru Sejneńskiego. Mieliśmy spotkanie z profesorem Serafinem, który współtworzy Festiwal Muzyki Organowej w Sejnach, Justyna Rek-Straubo, czy Stanisław Łopuszański, którzy przyjechali do nas specjalnie i którzy nam opowiadali o swoich pasjach też i o swoich instrumentach przede wszystkim. Mm-hmm.
ta nasza ścieżka jest właśnie, idzie takim torem bardziej poszukiwania w muzyce tego, co nieuchwytne, rozmawiania o tym przede wszystkim, oswajania się może też trochę ze słuchaniem i przede wszystkim właśnie wykształcania sobie takiej umiejętności zupełnie innego słuchania muzyki, czyli takiego głębszego, bardziej świadomego, bardziej nastawionego na to, co podczas tej praktyki jesteśmy w stanie odczuć. W większości to były spotkania warsztatowe, na których uczyliśmy albo próbowaliśmy różnych technik i malarskich, i rysunkowych, a także rzeźbiarskich przy użyciu ceramiki, gliny, którą żeśmy tworzyli taką jedną instalację wspólną, która będzie prezentowana w tym roku, na początku tego roku. I to były księgi, które zawierały cytaty, takie najbardziej wybrane przez uczestników, jakieś sekwencje, cytaty, które były ważne dla tych osób, które brały w tym udział, w tym spotkaniach. A poza tym uczyliśmy się malarstwa olejnego, rysunku przy użyciu ołówków, gum i węgla. Te nasze spotkania obejmowały też coś w rodzaju spotkań dotyczących historii sztuki, takich wykładów, a też spotkań z artystami miejscowymi, którzy opowiadali o swojej twórczości i o twórczości w ogóle, taka, która ich jakąś inspiruje czy interesuje. No i był jeszcze jeden wyjazd w ramach tego rocznego cyklu do Warszawy, do Muzeum Narodowego, na wystawę Pablo Picassa, grafiki, ceramiki Pablo Picassa oraz na taką multimedialną wystawę dotyczącą głównie twórczości Van Gogha, chociaż też impresjonistów, jakoś tam zbliżonej twórczości do Van Gogha. Większość z tych osób to są osoby, którzy kochają sztukę, ale którzy sami jej nie uprawiali nigdy. I teraz tutaj znajdują właśnie takie miejsce i widzę, że te ich zainteresowania, ta ich pasja ma zupełnie przełożenie na to, że one potrafią to robić, że oni, większość z nich malowała po raz pierwszy farbami olejnymi, a te ich obrazy są naprawdę, jakby nie wskazują na to, że oni tego nigdy nie robili, że one są naprawdę bardzo ciekawe i dobre i takie, no ja byłem zaskoczony, oni też byli zaskoczeni, że my jednak potrafimy coś takiego robić. To było nieprawdopodobne i to było niesamowite i to jakoś tak też napędzało te nasze spotkania, że oni chcą i że to ich jakoś, no nie przesadzając, budowało też. Że znajdują w sobie jakieś takie pokłady właśnie twórcze. To i było piękne bardzo. Bo ja lubiłam malować, tylko nikt nie poduczył mnie. To są takie, znaczy, niesamowity temperament ma pani w sobie.
W pracowni filmu zajmujemy się tym, żeby po prostu poznawać film jako sztukę, ale też historię opowiadania, jakiegoś spotkania. I to są różne działania. Przygotowujemy się do tego, żeby samemu zacząć tworzyć filmy i myślę, że ten rok pracy będzie poświęcony dużej części temu. Dużo oglądaliśmy razem filmów i to było, wydaje mi się, bardzo jakoś takie też scalające doświadczenie, ale też super spotkanie, bo też często się okazuje, że każdy inaczej widzi ten sam obraz filmowy i wszyscy w tej grupie jesteśmy trochę, każdy przychodzi ze swoim jakimś światem i spojrzeniem i później dzielimy się tym, jak te filmy widzimy. Jakimś takim dla mnie osobiście, ale też wydaje mi się, że dla całej grupy ważnym doświadczeniem była wizyta na warszawskim festiwalu filmowym, bo to był taki czas, kiedy po prostu spędziliśmy cały dzień w kinie wspólnie i widzieliśmy tam dużo filmów i ta rzeczywistość się tak trochę zagięła i wydaje mi się, że to było też jakoś ważne doświadczenie dla wszystkich, ale też po prostu bardzo dużo rozmawiamy wspólnie, że ten film staje się też takim pretekstem do tego, żeby poopowiadać sobie nawzajem też trochę o swoim życiu, trochę się poznać, podzielić się jakimiś refleksjami i tym jak to widzimy. Więc tak wyglądał poprzedni rok i mieliśmy też dwa spotkania z mistrzami, z prelegentami. To był Mikołaj Trzaska, który opowiedział o takim zapleczu, tajnikach tworzenia muzyki do filmów, czym się zajmuje i też zawodowo, poza tym, że jest muzykiem scenicznym. I drugie spotkanie to było spotkanie z Kubą Kossakiem, z operatorem filmowym, który trochę wtajemniczył nas w tajniki tego zawodu i opowiedział o tym, czym się zajmuje. To był wstęp historyczny i zawsze przy każdym temacie jakoś wracamy do historii filmu i jakoś zastanawiamy się, jak się stało, jak doszło do tego, że filmy wyglądają tak, jak wyglądają i są tworzone w ten sposób. Próbujemy to poznać, ale to nie jest taka ścieżka, nie wiem, akademicko-historyczna, w której po prostu idziemy latami po kolei przez całą historię filmu. Raczej skupiamy się na różnych tematach, takich jak montaż filmowy, opowiadanie obrazem, film dokumentalny, fabularny, praca aktorska w filmie, aktorów w filmie. I nad tym się wspólnie zastanawiamy. To też nie jest tak do końca, że ja tam coś jakoś wykładam albo opowiadam. Raczej staram się przygotować te zajęcia w ten sposób, żeby po prostu była jakaś sytuacja, w której wszyscy razem możemy się jakoś nad czymś zastanowić i coś poznać. No, plan jest taki, żeby stworzyć film albo filmy, jeszcze zobaczymy, które będą opowiadały o historii rodzinnej, ale też o historii domu w takim rozumieniu różnym. To znaczy już teraz to widzę i jak rozmawiamy, to wychodzi, że dla każdego to pojęcie domu jest trochę czymś innym. Dla kogoś to jest takie szerokie pojęcie, jak na przykład miejsce, w którym mieszka, w sensie miasteczko, ale też region, a dla niektórych to jest po prostu dom, dla niektórych to jest rodzina, więc mam też takie wrażenie, że ta praca przyspiesza też pod takim względem zaangażowania. To znaczy, że wszyscy łącznie ze mną z biegiem czasu jesteśmy coraz bardziej pochłonięci przez ten świat i przez te prace i wydaje mi się, że no tak naprawdę ta myśl o tym, żeby już zrobić te filmy i zakończyć to działanie, to jest taka myśl, która teraz mnie przyprawia bardziej o smutek niż o coś, do czego dążę, bo jest to jakieś, no właśnie, takie no świetne spotkanie. Yeah.
Pracownia opowieści o sąsiadach. Tak naprawdę to nasze sąsiedztwo jest bardzo bogate, ale czasem jak gdyby nie czujemy tego temperatury, nie czujemy w ogóle energii, nie czujemy, a co za tym idzie, troszkę jakby mniej znamy historię, troszkę jakby mniej, znaczy akceptujemy bardzo nasze sąsiedztwo bez takiego wchodzenia w głębokość. I myślę, że to, że akurat pracownia opowieści o sąsiadach, to jest 20 osób, dziesiątka z Puńska i dziesiątka z Sejn, i ten świat, który sam, właściwie sam nie istnieje, on wymaga no, spotkania właśnie z drugim. I to my jesteśmy dla siebie nauczycielami. Bardzo to było piękne doświadczenie, kiedy byliśmy w podróży po Puńsku i to gospodarze z Puńska opowiadali nam historię miasteczka. I oni nas oprowadzali po tym miasteczku. I to było też bardzo ciekawe doświadczenie, że my sobie sami możemy opowiadać o swoich miejscach zupełnie inaczej. Tak samo było z podróżą po Sejnach, kiedy okazało się, że my w tym mieście mieszkamy, i po prostu akceptujemy i kochamy takie, jakie ono jest. Natomiast w momencie, kiedy się zagłębiasz w historię tego miasta, okazuje się, że ono jest naprawdę arcyciekawe. Naprawdę każdy fragment tego miasta niesie ze sobą jakąś nadzwyczajną historię, właśnie sąsiedzką. Właśnie związane jest z tą różnością, innością. I odkryć to przed sobą i dla siebie, to jest jedno z najważniejszych w ogóle doświadczeń pracowni opowieści o sąsiadach. Ankur lietuvi gyveno, ant pilio kalnių, ant smėlio kalnių, ąžuolai šventi kerojo, ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai, kuriuos lietuvi turėjo, kuriuos lietuvi. Więc to jest blok poświęcony tradycji polsko-litewskiej. To jest blok poświęcony samym Litwinom. To jest taki blok poświęcony samym polskim Sejnom, czy naszemu regionowi. Ale też sięgamy po opowieść o Żydach, o których nie ma kto już opowiadać. Tego świata żydowskiego nie ma kto już opowiedzieć. Więc staramy się tą historię jak najpiękniej i najczulej przywołać, żebyśmy wiedzieli, że chodzimy po świecie, w którym utraciliśmy sąsiadów i już tutaj nigdy ich nie będzie. To jest tak samo, jak ruszamy potem w podróż do Warszawy i jesteśmy w Muzeum w Polin, czy w Muzeum w Żydowskim Instytucie Historycznym, czy na cmentarzu żydowskim, czy mamy spotkanie z Bietą Ficowską, która jest świadkowała czasom, kiedy ten świat był inny. To jest wszystko, co dopowiada tą naszą małą sejneńską historię. Tak więc to nasze poznawanie świata sąsiedzkiego jest też po to, abyśmy trafili do własnych domów. To znaczy, żebyśmy też odkrywali swoje własne tajemnice domowe, rodzinne. I żebyśmy w tych tajemnicach też próbowali znaleźć jakiś maleńki fragment, który będzie łączył nas z tym światem sąsiedzkim, bo my jesteśmy w tym połączeniu bardzo mocno, tylko czasem sobie z tego nie zdajemy sprawy.